Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do mojej recenzji Realme C67. Jeden z najnowszych telefonów od Realme jest to propozycja przeznaczona dla osób, które po prostu chcą mieć tanio. Chcą kupić tani telefon, z którego będą w stanie korzystać, natomiast no liczą się pewnie ze wszystkimi możliwymi kompromisami, które no tutaj będziemy musieli gdzieś tam znosić ze względu na to, że wiadomo, tani telefon równa się po prostu bardzo, bardzo no średnia, że tak powiem, i wydajność, i jakość wykonania, i różnego rodzaju podzespoły w środku. Jak tutaj jest w praktyce, jeżeli chodzi o ten nowy model od Realme? Powiem Wam tak, ja już testuję ten telefon no od jakiegoś takiego tygodnia, tak więc jestem w stanie już coś o nim powiedzieć i powiem Wam, jeżeli chodzi o początek. Najbardziej podoba mi się tutaj jakość wykonania tego telefonu. Przede wszystkim telefon, oczywiście, wiadomo, telefon do 1000 zł, tak więc no tutaj ciężko powiedzieć, aby on był wykonany z czegoś innego niż w większości z plastiku i tutaj rzeczywiście tak jest. Jeżeli chodzi o front, oczywiście powiedzmy ekran z, no, całkiem sensownymi, dość wąskimi ramkami. Natomiast jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj takie ala plastikowe, no nie tyle szkiełko, co po prostu taki plastik. Mamy taką fajną, paskowatą strukturę. Jest ona po części matowa, jedynie w obrębie wyspy jest ona błyszcząca. No i sama wyspa, która właściwie mieści dwa obiektywy. Oczywiście podpis 108 megapikseli. Oczywiście także diodę doświetlającą. No i na dobrą sprawę, generalnie telefon wygląda wizualnie bardzo, bardzo w porządku. Ramki są na wzór, powiedzmy, już na przykład takich droższych telefonów bardzo mocno ścięte. Mi to się podoba. Oczywiście ramki są no po prostu plastikowe, tak więc tutaj podejrzewam, że no po jakimś czasie to się może bardziej rysować, ale póki co w moim przypadku jest naprawdę bardzo ok. No i na dobrą sprawę telefon no nie wygląda źle. Moim zdaniem naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o taki aspekt wizualny do 1000 zł. Na szczęście po boku mamy na przykład czytnik linii papilarnych, który jest zaszyty w przycisku Power. Na przykład w ostatnio testowanej Motorola G34 nawet czegoś takiego nie było, a to też był telefon do 1000 zł, tak więc fajnie, że tutaj przynajmniej ta metoda autoryzacji jest już wbudowana. No i na dobrą sprawę, oczywiście na dole port na USB typu C, przeciętnie grający głośnik, trochę tam basu jest, ale nie ma jakiegoś wielkiego szału, no i mamy złącze na mini jacka, tak więc naprawdę nie jest najgorzej. No i po boku slot na kartę pamięci, chociażby SD, no oraz oczywiście po prostu na kartę SIM, tak więc można powiedzieć taki standard jak w telefonach do 1000 zł. Jeżeli chodzi o sam ekran tego telefonu, tutaj muszę powiedzieć, że to już są, teraz przejdę do takich kwestii, które może mnie już jakoś tak najbardziej w tym telefonie nie zachwyciły, mimo że mówimy tutaj o telefonie do 1000 zł. Mamy tutaj niestety no takiego najbardziej podstawowego IPS-a w technologii TFT, tak więc okej, kiedy patrzymy na telefon, powiedzmy pod takim kątem prostym, to znaczy nie odchylamy go i tak dalej, to kolory, jasność naprawdę jest w porządku. Natomiast kiedy będziemy już go odchylali w bok i tak dalej, no to tutaj niestety już, powiedzmy, nasycenie czy sam kontrast mocno ucieka. No i mimo wszystko, no generalnie nawet już czerń nie jest tak czarna, jakbyśmy chcieli. Tak więc no tutaj pod tym względem oczywiście wolałbym, abyśmy mieli nawet jakiegoś takiego najbardziej podstawowego, chociażby AMOLEDa. Natomiast no wiadomo, no do 1000 zł producent chce jak najbardziej oszczędzić, no i tutaj po prostu no akurat Realme na AMOLEDa się nie zdecydował, tak więc no ten IPS TFT jest w porządku. Natomiast no miejcie na uwadze to, że oczywiście, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do AMOLEDa, no to tutaj będziecie mocno na to przeczyli. Natomiast jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni, no to też mimo wszystko uważajcie, bo no wiadomo, jeżeli oczywiście z telefonu nie korzysta osoba, która jest bardzo na to wyczulona, to będzie w miarę ok. Natomiast no każde odchylenie w prawo, w lewo, góra, dół, no będzie po prostu powodowało to, że będziecie widzieli, że kolory jakby Wam troszeczkę uciekają. No i przede wszystkim ta cień, która jest generalnie dość głęboka, kiedy patrzymy na telefon na wprost, no to w bokach ona po prostu gdzieś tam łapie już jakieś odcienie szarości. No jeżeli chodzi o dolną bródkę tego telefonu, tą właściwie taką ramkę, ona jest większa ze względu na to, że właśnie tutaj jest technologia podświetlenia tego ekranu IPS TFT, tak więc pełni symetryczne te ramki, no to nie są, ale i tak wygląda to całkiem w porządku. No i właściwie jeżeli chodzi o tył tego telefonu, jeszcze raz wrócę, właściwie tutaj akurat dostałem wersję w kolorze takim, nazwijmy to żółto-zielonym, limonkowym, są fajne refleksy, tak więc no tutaj pod tym względem wizualnie jest ok. No ekran również fajny, ma powiedzmy takie mniejsze ramki, jeżeli
chodzi o boki i nawet górę. No natomiast no, oczywiście ta dolna bródka jest po prostu większa, ale mimo wszystko no, wizualnie naprawdę ten telefon no, sprawia tutaj wrażenie takiego no, troszkę droższego niż rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o środek tego telefonu, no to tutaj również oczywiście no, bez szału, bo mamy tutaj Snapdragona 685, jest to układ ośmiordzeniowy, taktowany zegarem 2,8 GHz. Jeżeli chodzi o układ graficzny, mamy tutaj technologię Adreno. No i na dobrą sprawę, właściwie jeżeli chodzi o tą specyfikację wraz z połączeniem z 8 GB pamięci RAM, 128 albo 256 GB pamięci wbudowanej, możemy sobie to wybrać, no to jest całkiem nieźle, jak w telefonie do 1000 zł. Ja powiem Wam tak, oczywiście te najbardziej podstawowe aplikacje otwierają się w bardzo przyzwoitym tempie. Bardziej zaawansowane gry radzą sobie, natomiast no generalnie już widać jakieś takie od czasu do czasu lekkie klatkowanie. Telefon też za bardzo się i tak nie grzeje, ale mimo wszystko no widać, że ta wydajność tutaj chciałaby być lepsza, ale mimo wszystko no przez ograniczenia typowo procesorowe no ten telefon za bardzo się rozkręcić nie może. Tak więc no miejcie na uwadze, że to jest telefon głównie do takiej, nazwijmy to, pracy biurowej, do dzwonienia, wysyłania maili, przeglądania internetu, social mediów, ale na przykład kiedy chcielibyście na przykład już sobie chociażby obrabiać jakieś tam zdjęcia, filmy, czy zagrać w jakieś zaawansowane gry, albo mieć uruchomionych multum aplikacji gdzieś tam w pamięci RAM, no to tutaj będzie kłopot, no bo jednak ten, powiedzmy, procesor, ta jednostka nie jest aż tak wydajna, tak więc no jeżeli chodzi o jakieś takie mocniejsze, że tak powiem, zadania, no to albo będziemy musieli długo czekać na jakąś taką reakcję, zdecydowanie na przykład dłużej niż w telefonach ze takiej typowej średniej półki, a nie budżetowej, no ale mimo wszystko generalnie da się tutaj nawet, powiedzmy, gdzieś tam wejść na jakiś taki wyższy poziom użytkowania telefonu, jak za 1000 zł, tutaj około właściwie cały czas to podkreślam, no ale mimo wszystko telefon, podejrzewam, że no nie mam go długo, ale po jakichś właściwie dwóch, trzech miesiącach, no tutaj podejrzewam, że to też będzie wszystko zwalniało, tak więc prędkość działania tego telefonu jest w porządku w tej półce cenowej, ale generalnie no nie ma szału, to jest raczej telefon typowo do pracy biurowej. Do tego 5000 mAh, jeśli chodzi o baterię, ładowanie 33-watowe w technologii SuperVOOC i tutaj jeżeli chodzi o baterię, to jest akurat duży plus tego telefonu, tu muszę powiedzieć wprost, bo nawet do dwóch dni właściwie dobijecie, oczywiście nie katując ten telefon, ale kiedy go tak używacie, powiedzmy w taki sposób zrównoważony, no to mimo wszystko widzę, że po prostu ta bateria aż tak mocno nie spada, zresztą no sama wydajność, sam procesor nie jest jakiś taki mocno zasobożerny, no i z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten czas, to jest jak najbardziej dużym plusem, bo wiadomo, najnowsze telefony, nawet te powiedzmy za kilka tysięcy złotych, no wystarczą nam na jeden dzień max, bo są przeładowane różnymi funkcjami, no tutaj na spokojnie dwa dni wytrzymacie i to jest moim zdaniem fajna sprawa. Co jest mniej fajne, nie mamy 5G, o tym też warto wspomnieć, akurat tutaj Realme, jeżeli chodzi o ten model w dystrybucji, przynajmniej na Polskę póki co, wariantu z modułem właściwie 5G nie oferuje, tak więc moim zdaniem szkoda, no ale mimo wszystko generalnie no, osobom, które są bardzo, bardzo podstawowe, jeżeli chodzi o użytkowanie tego telefonu, no raczej aż tak też to nie będzie przeszkadzało, no chyba, że patrzymy na perspektywę użytkowania tego telefonu na przykład kilkuletnią, na przykład 2-3 lata, no to za jakiś czas tego 5G może brakować, no ale mimo wszystko LTE i tak, powiedzmy, poza miastem działa tak czy inaczej już bardzo dobrze, tak więc tutaj raczej się tego nie czepiam. No i ostatnia kwestia, aparat, jeżeli chodzi o niego, teoretycznie 108 megapikseli, powiedzmy w tej takiej najwyższej możliwości robienia zdjęć. Zdjęcia w tej najwyższej rozdzielczości oczywiście zajmują dużo więcej miejsca, są wyraźne, ale jeżeli chodzi w ogóle o fotki, jeżeli chodzi o ten telefon, one są bardzo, mogę powiedzieć, przeciętne, taka gdzieś tam bardzo mocno średnia budżetowa półka. Zdjęcia wychodzą całkiem fajnie, kiedy robimy je w ciągu dnia, kiedy mamy dużo światła, tak więc no wtedy one są naprawdę, no jak na tę półkę cenową, dość fajnie nasycone, dość ostre, dość też dynamiczne. HDR jako tako tutaj działa, natomiast generalnie, kiedy już te zdjęcia będziemy sobie robić po zmroku na przykład, kiedy mamy jakieś takie warunki nocne i tak dalej, no to tu jest bardzo, bardzo słabo i wtedy już te zdjęcia wychodzą mocno kiepsko. Coś tam widać, ale generalnie no naprawdę to nie jest jakiś super poziom. Natomiast no, jeżeli chodzi o aparat dla takich podstawowych użytkowników, którzy po prostu cykają sobie od czasu do czasu jakieś tam zdjęcia, nie wiem, jakieś rodzinne spotkania, jakiś wyjazd, wakacje i tak dalej, no będzie w porządku. To będą takie bardzo przeciętne zdjęcia, ale będą. Natomiast no w tej półce cenowej też wiele nie oczekujmy. Natomiast no aparat, no tutaj mogę ocenić na taką
czwórkę z minusem, tak bym to po szkolnemu mógł powiedzieć, bo nie ma tutaj szału, ale w tej półce cenowej, no ja widziałem gorsze aparaty, tak więc moim zdaniem nie jest i tak najgorzej, ale znów cały czas pamiętajmy, że no to jest telefon i tak bardzo podstawowy, tak więc te zdjęcia znów oceniam też w kategorii takiego telefonu typowo podstawowego. Tak więc podsumowując, powiem Wam tak, telefon bardzo fajnie wykonany. Wydaje mi się, że tutaj przez nawet jakiś rok czy dwa lata nic się z nim nie powinno stać, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenie i tak dalej. W zestawie dostajemy oczywiście ładowarkę, dostajemy podstawowy silikonowy case, tak więc od razu sobie możemy ten telefon zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o wydajność, do pracy biurowej bardzo fajnie, do jakichś średnio zaawansowanych gier będzie ok, natomiast no do wszystkiego innego, do powiedzmy jakiejś takiej już bardziej ambitnej pracy, no to tutaj po prostu zdecydowanie nie polecam już kupić telefon o 300-400 zł więcej, no bo już za 1200-1300 zł znajdziemy dużo lepsze i wydajniejsze telefony, tak więc generalnie jest tutaj w porządku, natomiast no jest to telefon raczej dla osób, które po prostu albo startują ze smartfonem, albo chcą no mimo wszystko telefonu jak najtańszego, który będzie po prostu działał, ale tutaj nie ma żadnych rewelacji. Natomiast no poza tym ekranem, który jakiś świetny nie jest, szczególnie jeśli chodzi o kątę widzenia, poza tym, że aparat jest właściwie bardzo podstawowy, no to telefon radzi sobie mimo wszystko całkiem nieźle i moim zdaniem mogę go polecić szczególnie osobom, które są bardzo podstawowymi użytkownikami, nie potrzebują wiele, jeżeli chodzi o telefon i po prostu chcą takie urządzenie tanie, nie chcą wydać na przykład 2-3 tysięcy, tylko właśnie na przykład teraz ten telefon jest jeszcze w promocji za 799 zł, potem będzie za 899, tak więc no i tak jest do 1000, tak więc jest to urządzenie stosunkowo tanie, tak więc takim osobom polecam. Jeżeli jesteście osobami, które chcą czegoś więcej od telefonu, zdecydowanie polecam dopłacić, no bo tutaj raczej z niego takie osoby zadowolone już tak bardzo nie będą. Tyle, jeżeli chodzi o moje opinie, moją recenzję. Jeśli się Wam podobała, zostawcie pod nią łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Dzięki, no i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.